Co ty tu masz? To nic, serio. Popyt? Nie. Patrz. Poproszę. To niesprawiedliwe. Dostaniesz po lekcji. Do środka. Dobry? Dobry. Masz jakieś pofity przy sobie? Nie, tylko zeszyt. Jakiś dziwny ten zeszyt. Otwórz go. Dobrze, proszę, same nudne równania. Wow, ale równania nie są nudne. Zapamiętaj do końca życia. Dobrze, dziękuję. Jest! Co ci tak wesoło? Matma się zaczyna, bo mam to. Popatrz. No, zeszyt. Przyjrzyj się. Otwórz i... popyt! Sprytne, nie? Bardzo, ale też chcę popita. Jak to zrobiłeś? Powiem ci, ale to sekret. Na początek kolorowa kartka. Teraz obrysowujemy popita ołówkiem. Wycinamy kółko i powtarzamy z czystą kartką. Kładziemy na papier kolorowy, potem popyt i kilka kartek na wierzch. Na koniec spinamy całość i otrzymujemy fajny zeszycik. Sorka się nie kapnie. Trzymaj. Mogę? Dzięki, to znacznie lepsze niż matma. Co za ulga. Już dzisiaj studniówka. Strasznie się denerwuję. Dobra, dokończmy dzisiejszy look. Nie, wyglądam jak owocowa wróżka. A teraz jakbym nosiła zasłony babci. Też nie. Jak ja mam znaleźć dobre kolczyki? Co ja mam zrobić? Puszek, czemu pogryzłeś popita? Jest do niczego. Czekaj, chyba mam pomysł. Po prostu je wytnę. I dodam drucik. To samo z drugim. Popitowe kolczyki. Są świetne. Na bank będę królową studniówki. Ach, Puszku, mógłbyś być moim partnerem na studniówce. Ale musimy coś zrobić z twoim oddechem. Co za smród. Czas wszystkich oczarować. Stój. Tu obowiązuje zakaz makijażu. Ale z dzieckiem chyba możesz wejść. Niedługo pęknie. Ja też. Nikt nie patrzy? Super. Udało się. Patrzcie i uczcie się. Muszę spadać. Ale mi się tu nudzi. Głupia wykałaczka. Witaj, grzyweczko. Nikt nie patrzy? Hej, Lili! Co? Chcesz się stąd wydostać? Da. No raczej. Brian, czekaj! Co? Moja szczoteczka. Super. Chwila! Nie mogę tego zostawić. Serio tak wyglądam? Nie mogę tak nigdzie iść. Co to było? Widzę was. Co to za szczur? Słyszałaś kiedyś o szmince? To był cios poniżej pasa. Nigdzie nie idę. Muszę się pomalować. Nie wierzę. To nie fair. Strażniczka ma szminkę, a ja nie? Zaraz. Czy ona mi ją podała? Ufasz jej? Wygląda normalnie. Nie będę ryzykować. Nałóżcie na ostrze gorący klej i przyklejcie do niego szminki. I tak dalej. Można uciekać. To dla mnie? Ale ładne odcienie. Żegnajcie nudne usta. Z takim różem to i na koniec świata. Dobra, idziemy już? Tak, chodźmy.
Nikt mnie nie przechytrzy. Hej, co tam? O, ale słodki króliczek. Ale nic z tego. Żadnych zwierząt. Zabieraj tego królika i zmiataj stąd. Okej. Nie martw się, Kicusiu. Ha! Dobra, jestem w te klocki. Hej, wróciłam. Bez królika. Coś przede mną ukrywasz? Zaraz to sprawdzimy. Pokaż mi tę piłkę. Okej. Dobrze, tylko ostrożnie. Czyżby? Wszystko w porządku? Mogę wejść? Tak, proszę. Możesz wchodzić. Ale się spociłam. Ale udało nam się. Możesz już wyjść, Kicusiu. Kochany króliczek. Nie znalazła cię. Dobrze, wychodź. Wezmę cię na ręce. Jesteś przecudowny. Kto ma taki śliczny nosek? Muszę go dokładnie przetrzeć. O, to będzie dobry kadr. Stać. Tu obowiązuje zakaz zwierząt. O, jestem tylko fotografką. Mogę ci zrobić zdjęcie? Tak, wspaniale. Świetnie pozujesz. Powinnaś pomyśleć o modelingu. A możemy teraz bez skanera? Super, o wiele lepiej. Wow, ekstra! Wyglądasz cudownie. Serio? Ojej. No dobrze, to idę. Zaraz, gdzie jest mój skaner? Nikogo nie ma? Chyba tak. Okej, Stefan, wyciągnę cię stąd. Dobry gekonik. Kto jest taki słodki? Hej, to jaszczurka? Nie, dzięki, to nie dla mnie. Nie słuchaj jej. Jesteś super. No chodź, tu ci będzie wygodnie. Stefan? Gdzieś ty polasz? Stefan! Muszę sobie zrobić manikiur. No. O matko, ratunku! Dzisiaj rozwiążemy wszystkie równania. To będzie wspaniała lekcja. Ech, nie cierpię testów. Wolę kreatywne zadania. Dlatego mam to. Sprytne, co? Możecie tak zrobić z dowolną książką. Wybierzcie stronę i wytnijcie otwór. Potem przyklejcie taśmą dwustronną. Puder w kompakcie pasuje idealnie. Jeszcze trochę błyskotek i pędzelek. Nic tu nie mam, proszę pani. Teraz szybko. Zacznę od różu. Muszę nabrać rumieńców. Od razu lepiej. A teraz najlepsza część. Najlepszy to jest mój makijaż. Błękit podkreśli oko. Uroczo, prawda? Nic nie widziała? To równanie jest trudniejsze niż myślałam. Świetnie, mam więcej czasu. Jeszcze jedno. Wow, ale wpadka! Zostały mi tylko usta. Ten kolor będzie idealny, nie sądzicie? Poddaję się. Przez cały czas czytałam książkę kucharską? Mogłabyś mi pożyczyć swój podręcznik? Chyba tego nie przemyślałam. Uff, ale było blisko.